Miejsce jest bardzo ciche i spokojne. A tak wygląda efekt końcowy naszych zasłonek. Cena podobna do ceny w Polsce. Nagle mi wyskoczyła kontrolka. Kurna mać, no. Pali się. Wam pokazywałem takie urządzenie. No i mamy problem. On już jest teraz połączony, jak widzicie. Monia, mam pracę. Jeżeli ktokolwiek będzie podróżował po Anglii samochodem, witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Nowy vlog i nowa sytuacja, no bo opuszczamy już Polskę. Wyruszyliśmy wczoraj, jedziemy w kierunku Anglii powoli, ale nie dokładnie jeszcze do Anglii. Zatrzymamy się jeszcze w jednym miejscu, ale gdzie to już zobaczycie za chwilkę. Jak już Monika mówiła, jedziemy powoli, ponieważ no, Ciapek przeszedł pewne remonty w Polsce, jak już wiecie. Także jedziemy sobie powoli, kontrolujemy wszystkie tam, wiecie, wskaźniki. No nie, ale tak powoli, bo wczoraj przejechaliśmy ponad 800 km. No ale wiem, no ale tam średnia prędkość to jest tak 100 km na godzinę, więc na razie tak dajemy mu jeszcze troszeczkę się rozruszać. Dojechaliśmy za Hanower, przenocowaliśmy sobie tutaj w lesie. No piękny poranek nas obudził, bo wczoraj przez cały dzień towarzyszyły nam burze i deszcze. Ale dzisiaj jest pięknie, no i ruszamy dalej. Dokładnie, my już po śniadanku, po treningu, chciałem tu podziękować mojemu synowi, który mnie zmobilizował do porannych treningów. Codziennie rano wstaję o 7, ćwiczę i po prostu czuję się niesamowicie. Potem przez cały dzień te endorfiny gdzieś tam się wydobywają ze środka. Mam nadzieję, że nie będzie padało, no bo deszcz mi uniemożliwi to ćwiczenie, no bo wiecie, w wanie raczej bieżni nie da się zainstalować do biegania. Dobra, lecimy. Miejsce to znaleźliśmy na aplikacji Park4Night, jest blisko trasy A2, za Hanowerem w stronę Bielefeld. Cisza, spokój, szlaki tutaj za mną z tyłu w lesie, pagórkowaty teren, nikt nam nie zakłócał tutaj spokoju. Naprawdę możemy polecić to miejsce w 100%. Dobra, zawijamy się powoli i spadamy stąd, bo jeszcze przed nami około 5 godzin jazdy. Zamontowaliśmy nowe zasłonki w naszym vanie. Teraz mamy zasłoniętą część bagażową i po otworzeniu drzwi nikt nam nie zagląda do środka. A oto i one. Paweł tak to super zamontował na takie śrubki zakryte białymi pinami. Bardzo estetycznie to wygląda. No, chcieliśmy bardzo podziękować Arielowi i Marlenie za to, że dali nam materiał, który jest wodoodporny, fajnie się tu sprawdza, jest taki ciężki. No i nawet udostępnili nam maszynę do szycia. Jako tako to uszyłam, wiecie, jaka ze mnie krawcowa, ale słuchajcie, są równe. Nie wiem, czy pamiętacie, jak uszyłam firankę tą moskitierę naszą przy głównych drzwiach. Jedna wyszła krótsza, druga dłuższa. Tutaj udało mi się zrobić wszystkie równe, także są postępy. No jest to podzielone na trzy części, fajnie można sobie podnieść do góry, tutaj gdzie potrzebujemy coś wyjąć. Super, dzięki Ariel, dzięki Marlena. Jak myślisz, Paweł, znajdziesz pracę jako kierowca? No chyba tak, bo tak patrzysz, tu ich tyle jeździ. Ale nie chciałbym chyba jeździć po Europie, powiem tak. No trochę tego jest, słuchajcie, jedziemy i się tu już ciągnie kilometrami po prostu. Ale dobrze, że jedziemy. Dobrze, że my jedziemy, tak. Oho. No i wykrakałaś. No to pięknie. Paweł, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Nie będę.
wyjechaliśmy z autostrady, żeby zatankować. Jesteśmy w miejscowości Gelsenkirchen, chyba to się tak mówi. Litr diesla kosztuje euro 57, a na autostradzie było czasami nawet ponad 2. Także lepiej zjechać do miasteczka i zatankować. Tylko muszę teraz zapłacić jakoś dziwnym sposobem, nie wiem. Cena podobna do ceny w Polsce za litr. Było ponad 6 zł w Polsce, tak? A tutaj euro 56. No. Zostało nam 2,5 godziny jazdy jeszcze do naszej destynacji. Jeszcze nie mogę doczekać, jak tam dojedziemy. Rivers run dry, dust breath in the air. Two dark days, do you have a tear to spare? Jedziemy sobie autostradą, a nagle mi wyskoczyła kontrolka sprawdzenia silnika. Check engine, chyba tak się nazywa po angielsku. Temperatura jest ok, no ale trzeba będzie zobaczyć, co się dzieje. Auto nie straciło, jedzie tak jak zawsze jedzie, ale nie wiem, co to może być. Dajcie znać w komentarzach, że mieliście taką sytuację. Obserwuję tu temperaturę silnika, ale na razie nie ma żadnych jakichś anomalii. Wszystko działa. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Jesteśmy już w Anglii. Niestety Van de Ferpi za dużo nie pozwiedzaliśmy, bo późno dojechaliśmy. Mieliśmy dwa wypadki po drodze, to znaczy nie my, ale na autostradzie były dwa wypadki i zajechaliśmy późnym wieczorem. Znaczy no późnym popołudniem, no i niestety. Także w Belgii nic nie pozwiedzaliśmy, za dużo Belgii Wam nie pokażemy. My za to spędziliśmy cudowny czas z Patrycją i z Tomkiem. Dziękujemy Wam bardzo za gościnę i dzięki wielkie za te wieczorne pogawędki. No my co? No jesteśmy w Anglii. Tak, w okolicach Basingstoke i sytuacja tak nas troszeczkę teraz ponagla, ponieważ ja już jutro zaczynam pracę. Także jemy teraz szybko i jedziemy do Swindon. Ja jeszcze w międzyczasie muszę zajechać na spotkanie z transport managerem. W sumie dobrze się stało, no. Dobrze się stało, dokładnie. Lepiej szybciej zacząć pracę i szybciej skończyć. Oczywiście także będziemy cały czas podróżować, także nie martwcie się, filmy powinny być regularnie, jak do tej pory. Tak, no, tak, bo pojawiło się wiele pytań właśnie, także spokojnie, filmy będą, także śledźcie nas cały czas. Będziemy tam jakieś przygody przeżywać razem. Tak, pokażemy Wam, jak teraz to nasze żyćko będzie wyglądało. No, będzie trochę skomplikowane, ale o tym wam zaraz opowiem. Póki co jemy zupę, bo już nam stygnie. Jeszcze z Polski dyniowa. Jak już jesteśmy na serwisie angielskim, to wam z grubsza pokażę, jak to wygląda. W sumie niczym się nie różni od parkingu w Polsce. Mnóstwo ciężarówek, tylko że tutaj jest troszeczkę to odseparowane. Tutaj parkują ciężarówki, a osobówki z drugiej strony. Zazwyczaj zawsze tak jest, że ciężarówki są odseparowane od samochodów osobowych. Chciałem Wam tylko powiedzieć taką jedną ważną rzecz. Jeżeli ktokolwiek będzie podróżował po Anglii samochodem, to na takich serwisach właśnie prysznice są za darmo. Także można sobie spokojnie skorzystać, wykąpać się i zazwyczaj są to bardzo dobre warunki. Jest czysto, wysprzątane, także nie ma się co tam zastanawiać przed wzięciem kąpieli na takim serwisie. No dobra, lecimy teraz do Southampton, ja będę już dogrywał szczegóły w związku z moją pracą, no i widzimy się za chwilkę. Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to tak jak widzieliście, tankowaliśmy w Niemczech i na tym paliwie
cały czas jedziemy. W Belgii było troszeczkę drożej, ale nie była to znacząca różnica, gdzieś około 10 eurocentów. Nie wiem jeszcze, ile kosztuje paliwo w Anglii, ale będę musiał niestety niedługo zatankować i zobaczymy, jaka to jest cena. Moniczka gotowa? Tak. Kontrolka cały czas mi nie gaśnie, cały czas mam tutaj tą informację check engine, także będę podłączał to moje urządzenie na Bluetootha i zobaczymy, co aplikacja pokaże, jaki jest błąd, gdzie jest błąd, z czym jest problem. Mam nadzieję, że to rozwiążemy niedługo. No, także taka sytuacja na powrocie. Monia, mam pracę. Z głodu nie umrzemy. Tak, zaczynam w sumie już jutro. Będę zastępował jakiegoś kierowcę, a tak w sumie już dla tej firmy zaczynam pracę w poniedziałek. Na rano będę jeździł z kontenerami po całej Anglii. Ale się cieszę. Kurde, udało się. Tak szybko, bez żadnych problemów. Martwiłem się, że nie będę mógł znaleźć, a tu ciało. Pyki jest. Jedziemy teraz. Znaleźć jakieś miejsce na nocleg. Zanim wyjadę, zobaczę, co się dzieje pod maską, no bo ta kontrolka się cały czas świeci. A już raz mi się coś takiego zrobiło w Maroku. No kurna mać, no. No widzicie, co się tutaj dzieje. Odpina mi się pokrywa od osłony wiatraka przy chłodnicy. Ja może pokażę naszym widzom, kochanie. O, zobaczcie. Widzicie? Tu są zaczepy. I to mi spada. Na dołkach opiera się tutaj o wiatrak i może dlatego wyskoczył jakiś błąd. Samo i to jeszcze idzie tutaj na wierzch. Ja to poskładam teraz i zobaczymy, czy będzie miało to wpływ na tą kontrolkę. Już mi się to zrobiło też i w Maroku raz. Pamiętacie? To było w wąwozie Dades. Niestety nie zgasło, ale może po drodze zgaśnie. No, po przyjechaniu z Southampton kontrolka niestety nie zgasła. Mimo tego, że tam poprawiłem tą obudowę na wiatraku do chłodnicy, cały czas kontrolka się pali. Pamiętacie, kiedyś wam pokazywałem takie urządzenie? O, właśnie coś takiego, które podłącza się tutaj do wejścia OBD i do tego mam aplikację w telefonie i zaraz zobaczymy, co to za błąd mi wyskoczył na desce rozdzielczej. Włączamy aplikację, włączamy silnik i to się łączy za pomocą Bluetootha z aplikacją i poda nam parametry silnika i błędy, jeżeli takowe są. Widzicie, teraz urządzenie mryga na niebiesko, także łączy się tutaj z naszą aplikacją. Ja używam aplikacji Car Scanner i tak tutaj wygląda ten główny pulpit. On już jest teraz połączony, jak widzicie, tu możemy go rozłączyć. No i teraz zobaczmy błędy. DTC. No, zaznaczymy wszystko. Niech sprawdzi tutaj całą elektronikę, wszystkie czujniki. No, zobaczymy. O, już nam coś wyskoczyło. Diesel Particular Filter. DPF mamy zblokowany. Wskaźnik ostrzegawczy. No i mamy problem. Na razie chyba użyję takich środków doraźnych. Pojadę do sklepu, kupię taki płyn do przeczyszczenia DPF-u. Jego się dodaje do diesla podczas tankowania i pojeżdżę trochę. Dzisiaj akurat jadę do pracy, także mam stówkę w jedną stronę, potem stówkę na powrocie. No, pojeżdżę trochę, zobaczę, czy ta kontrolka się zapali znowu, czy nie. Byłem w sklepie, kupiłem coś, co mi pomoże przeczyścić filtr DPF. Jest to jakiś DPF Power Cleaner niemieckiej firmy. Dolewa się to do zbiornika. Między 60 a 80 litrów diesla powinno być w zbiorniku.
i dolewa się to przed zatankowaniem, żeby się to dobrze wymieszało. No i pojeżdżę trochę, zobaczę, może kontrolka zgaśnie, a jak nie, no to będę szukał innego rozwiązania. Także trzymajcie kciuki, a ja tankuję. Mamy tutaj możliwość tej aplikacji wykasowania tych błędów. Ja to teraz zrobię. Zobaczymy, czy te błędy znowu się pojawią. Także usuniemy to. Nie mamy teraz żadnych błędów po wykasowaniu. Zobaczymy, czy kontrolka zgasła też na dashboardzie. Kontrolki, jak widzicie, już nie ma. No i zobaczymy, czy się pojawi, czy nie. Teraz nasz ciapek będzie testowany. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że ta kontrolka się nie pojawi. Gdzieś tam czytałem, że czasami jest to też wynik złego paliwa. Ostatnio tankowałem w Niemczech w takiej mało znanej stacji. Może jakieś było felerne paliwo, no ale cóż, zobaczymy. Będę Was informował. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko ok z naszym autem. Bardzo powoli do nas dociera, że jesteśmy już w Anglii i że niestety już musimy iść do pracy. Niestety przyszedł ten moment, ale w sumie ja się cieszę, jestem podekscytowana nową pracą. Opowiemy Wam więcej w następnym odcinku, ale zdradzimy Wam tylko tyle, że chwilowo musimy się niestety rozstać. Tak, no nie będziemy mieszkać razem. No jest jak jest, trudno. Te 3 miesiące jakoś wytrzymamy. No będziemy się spotykali, oczywiście filmy będziemy nagrywać, no to nie tak, będziemy że nie się będziemy spotykali się odzywać, na mieli randki, to będzie dobre dla naszego związku. A propos kontrolki, która tam wyskoczyła i na razie ją wykasowałem, czy się pojawi, czy nie, to dam Wam znać w następnym odcinku. Także zostańcie z nami, wspierajcie nas cały czas, tak jak robiliście to do tej pory. Może te filmy teraz nie są jakieś takie super widokowe, ale... No, ale szykujemy się do następnej wyprawy, więc no i był nawał pracy. Jakieś poświęcenia, niestety. Ale pojeździmy i na pewno coś fajnego z Anglii będziemy nagrywali, tak jak zawsze to robiliśmy. Także dzięki, że jesteście, dzięki za Wasze wsparcie i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, hej!